rzeczka, w książce szumi las. Prześlicznych tych książeczkach tysiące przygód masz. Więc kochaj i nie marnuj książek i kartek nie wyrywaj też. Najpierw dobrze umyj ręce, a potem książkę bierz. Witam bardzo serdecznie dzieci wraz z nauczycielami. Spotykamy się pod biblioteką pedagogiczną w tygodniu, który nosi nazwę Tydzień Bibliotek. W każdym roku Tydzień Bibliotek nosi swoje hasło. W tym roku Tydzień Bibliotek jest pod hasłem Biblioteka inspiruje. Inspiruje, czyli namawia, prosi, również nawołuje. Można by było zadać pytanie, do czego? Między innymi do czytania książek. I stąd dzisiaj nasza wspólna akcja, która nosi takie hasło Czytajmy razem. Jesteśmy na happeningu czytelniczym pod hasłem Czytajmy razem, skierowanego do przedszkoli, przedszkolaków z bialskich szkół, przedszkola numer 7, numer 6, numer 11 i niepublicznego przedszkola imienia przyjaciół Kubusia Puchatka. Trwa Tydzień Bibliotek. Tak, rozpoczęliśmy wczoraj Tydzień Bibliotek pod hasłem Biblioteka inspiruje. Wczoraj mieliśmy spotkanie z panem Tomem Justyniarskim dla dzieci klas 1-3. Dzisiaj mamy happening czytelniczy. Chcemy troszeczkę poruszyć nasze środowisko, zainicjować chęć do czytania, rozbudzić zamiłowania czytelnicze wśród najmłodszych i zwrócić uwagę przechodniów, dorosłych na wartość czytania, na znaczenie książki w życiu człowieka. Dzieciaki są kolorowe, dzieciaki mają transparenty i również krzyczą bardzo pomysłowo przygotowane hasła. Tak, całą oprawę przygotowały panie z przedszkola. Każda grupa się solidnie przygotowała. Mają przebrania, mają piękne hasła. Tutaj maszerujemy w tym barwnym korowodzie. Pogoda nam dopisuje, więc tu dziękujemy też paniom, rodzicom za przygotowanie dzieci i myślimy, że powiedzie się nam ten happening i szczęśliwie dotrzemy do mety, która będzie przy przedszkolu numer 6. Żaba była słaba, więc przychodzi do doktora i powiada, że jest chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary, potem ją dokładnie zbadał, no i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci, niech pani unika wilgoci, niech pani się czasem nie kąpie, niech pani nie siada przy pompie, niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach. Niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija, niech pani nie myje się z rana, niech pani kochana na siebie chucha i mucha, bo pani musi być sucha. Pierwszy z przystanków dzisiaj podczas tej właśnie wędrówki przedszkolaków po ulicach miasta Biała Podlaska z transparentami, okrzykami, czytaj książki, bo to zdrowe, właśnie przy przedszkolu numer 11 Białej Podlaskiej. Domyślam się, że przedszkolaki w przedszkolu numer 11 czytają książki. Tak, oczywiście czytają. Zachęcamy je ogromnie do tej czynności, do poznawania świata poprzez czytelnictwo. Na razie my czytamy dzieciom, ale później oczywiście zachęcamy je do tego i rodziców. Mamy zorganizowane kąciki w salach zajęć, mamy kącik czytelniczy w tym roku i w ubiegłym roku był, gdzie rodzice i dzieci wypożyczają książeczki, rejestrują się, taka mini biblioteczka przedszkolna, którą prowadzi jedna z koleżanek. I muszę powiedzieć, że zainteresowanie czytelnictwem jest bardzo duże, jak na nasze oczekiwania. Dostosowujemy się do potrzeb rodziców, wymieniamy egzemplarze książeczek, także ta tematyka jest dla nas bardzo ważna i staramy się ją realizować. Mamy okazję współpracować w sąsiedztwie z biblioteką publiczną, pedagogiczną, przepraszam, i które po prostu zadania wspólnie razem realizujemy już kolejny rok szkolny. Ale
Ale widzę, że i panią te książki porywają czasami, no strój specjalnie przebrany. Ależ oczywiście, nauczyciel przedszkola musi się dostosować do dzieci w wieku przedszkolnym. Atrybuty to jest bardzo ważna rzecz, książeczka, tudzież miałam w planie jeszcze inne rzeczy, ale pomyślałam, że skromnym lekarzem warto być i wyleczyć tą żabę z jej przypadłości. Udało się jak zwykle. Dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję. Słuchać bajek, tak? To posłuchajcie. Przeczytam wam wierszyk pod tytułem Abecadło, który napisał Julian Tuwim. Kto wie, to pomaga. Zgoda? Abecadło z piecia spadło. Odzienie się kupo, rozsypało się po kątach, strasznie się potłukło. I zgubiło ząbeczkę. Kwa złamało lampadeczkę, B zbiło sobie brzuszki, A zwichnęło nóżki. O, jak balon pękło, aż się przelękło. T daszek zgubiło, L to U wskoczyło, S się wyprostowało, R prawą nogę złamało, W stanęło do góry dnem i udaje, że jest M. Czy przedszkolaki znają takie literki? Również i u pani w przedszkolu był przystanek tego dzisiejszego happeningu. Dzieciaki miały też okazję skosztować kompotu, no ale chyba najważniejszy był ten wierszyk. Co pani dyrektor czytała? To było utwór Juliana Tuwima, Abecadło. Jak się czytało? Jak się w ogóle czyta dla dzieci? Czy takie dzieciaki są dobrymi słuchaczami? Bardzo lubię czytać dla dzieci. To jest wielka przyjemność. One z wielką radością poznają różne wierszyki, uczą się ich na pamięć. Mają swoje ulubione, proszą o powtórki. Także to cała przyjemność, a reakcje dzieci są naprawdę niewyobrażalne. Czasami sprawiają nam wiele radości. Czasami musimy zaskakują, musimy się zastanowić, prawda? Bo pytania zadawane przez dzieci są niesamowite. To, jak one odbierają świat, to po prostu jest dla nas nieustanna nauka. Również warto zauważyć, że w tym happeningu i też w tym przemarszu ulicami miasta Biała Podlaska bierze grupa przedszkolaków z przedszkola numer 7. Oczywiście. Specjalnie wyselekcjonowane dzieci? Nie, akurat tak wypadło, że to były starszaki. To jednak jest dla nich wielkie wydarzenie. One poznają literki, uczą się tego. Wielkie zainteresowanie jest książką w tym wieku, więc wybraliśmy starszaki, które właśnie są na takim etapie poznawania tego świata książek. Opowiadaniem Uwierz w siebie, taki jest jego tytuł. Prosiaczek zamiatał podwórko, podśpiewując radośnie. Zawsze lubił sprzątać, to takie bezpieczne zajęcie.
wtem przybiegło w podskokach podniecone maleństwo. Dzień dobry, prosiaczku, zawołało. Idziemy na piknik? Puchatek też idzie, i tygrys, i królik, i kłapouchy. Pójdziesz z nami? O tak, krzyknął prosiaczek. To wspaniały dzień na piknik. Zaczekaj, wezmę tylko żołędziowe ciasteczka, które upiekłem dzisiaj rano. Jaka to była bajka czytana dzisiaj? Uwierz w siebie. Tytuł naszego opowiadania, przeczytanego dzieciom. Oczywiście wiąże się z Kubusiem Puchatkiem. Jakżeby inaczej. O czym opowiadała ta bajka i czy w przedszkolu Kubusia Puchatka można uwierzyć w siebie poprzez książki? Nie tylko poprzez książki. Staramy się, aby dzieci wierzyły w siebie poprzez wyzwalanie w nich tego, co jest w nich najlepsze, poprzez zachęcanie do tego, aby pokonywały swoje trudności, ograniczenia, nieśmiałość. Czytacie książki w przedszkolu? Oczywiście, codziennie, bardzo często i różne. Które książki najbardziej dzieciaki lubią? Można powiedzieć, że w których gustują, w których mniej? Repertuar jest bardzo różny. O Kubusiu Puchatku, różne pozycje polskich autorów, także nie ma stałego katalogu. Blisko, misio, ale jaki to jest tytuł bajki? Kubuś Puchatek! Brawo! Łatwo mnie poznacie, gdy bajkę wspominacie. Chodziłem tam w butach, miałem lusie. No super, ja myślałam, że nie odgadniecie chociaż jednej, a wy wszystkie. W przedszkole również uczestniczyło w tym happeningu. Była grupa wydelegowana. Przemaszerowały dzisiaj przedszkolaki przez wszystkie przedszkola, które uczestniczyły w projekcie. Niech sobie przypomnę, to była 11 przy ulicy Sidorskiej, 7 przy ulicy Waryńskiego, Kubusia Puchatka w przedszkole przyjaciół Kubusia Puchatka i tutaj kończymy w 6 przy ulicy Łomaskiej. No właśnie, to dosłownie jeszcze podsumowanie. Zgaduję i jestem pewny, że przedszkolaki w 6 również czytają książki, a jeśli jeszcze nie czytają same, to czytają im panie. Tak, przedszkolaki z przedszkola numer 6 są słuchaczami czytanych bajek przez nauczycielki, przez pracowników biblioteki pedagogicznej przy ulicy Kolejowej, a także biorą czynny udział w spotkaniach w bibliotece Multicentrum, a także w bibliotece na ulicy Kolejowej. Są też dzieci, które potrafią same przeczytać już urywki baśni. Też mamy takich przedszkolaków. Czyli w tym momencie zadajemy kłam, dzieci kochają książki. Tak. Uważam, że bardzo kochają książki, a wręcz zabiegają, żeby jak najczęściej nauczyciel czytał. I u nas w naszym przedszkolu stosujemy taką zasadę, że codziennie 3 minuty do 5 czytamy książki w ciągu dnia. Mam przygotowane wszystkim dzieciom pamiątkowe dyplomy. Żeby nie przedłużać, to te dyplomy wręczę panią. Tutaj pani Ania pokazuje, jak wyglądają. Każde z was, które było uczestnikiem naszego dzisiejszego spaceru, happeningu, taki dyplom otrzyma w przedszkolu.